Nawet jeżeli sytuacja nie jest dobra, mówi papież, a planeta cierpi, okno szansy jest nadal otwarte. Zachęcam do lektury, ponieważ jest to list skierowany nie tylko do ludzi wierzących, ale także do ludzi niewierzących. Miesiąc temu papież napisał o tym, że dzisiaj jest to czas na podejmowanie działań proroczych. Wielu młodych ludzi podnosi głos na całym świecie, wzywając do odważnych decyzji. Należy przekazać, że nadzieja na jutro nie jest tylko pięknym uczuciem, ale zadanie, które wymaga dziś konkretnych działań. Trzeba tym młodym ludziom dać prawdziwe odpowiedzi, a nie puste słowa, fakty, a nie złudzenia. To mówi papież Franciszek do nas dzisiaj. Ponad religiami, ochrona klimatu. I jeszcze jedno... Wielu z nas wie, że nie chcemy oddychać smogiem. Wiemy też, że nasz rząd mu zagładę puszczy drzew. Bardzo mało robi z powietrzem, ale myślę, że prawie nikt z was tutaj nie wie, że 2 lata temu Polski Głos jednogłośnie przegłosował, czyli wszystkie partie łącznie z PO, przystąpienie do budowy drogi wodnej E40, czyli zamiany Wisły, Odry, części Warty i Bugu w drogi do transportu węgla. Wsparcie i swą siłę dajcie. Bo mi całe chcą narzucić. Chcę się zjednoczyć. Użyć naszych grzecznych mocy. Płyńcie więc przy pieśni w dźwiękach. Miejmy sprawy w swoich rękach.